jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim gościem Marcin Matusiak, opiekun inwestora na rynku nieruchomości. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Marcinie. Dzień dobry, cześć. Jak zarabiać na nieruchomościach? O, wiesz, pytanie bardzo szerokie, bo zaczynając od podnajmu, przez najem, flipowanie, inwestowanie w kamienice, udziałowe wejścia w spółki, deweloperkę, tematów, tak, w zależności od tego, na jakim etapie zaawansowania ktoś jest, tak, albo tego, z kim może coś takiego robić, tak, i w zależności od tego, jaki kapitałem dysponuje, no, jakie ma możliwości też czasowe, jaką ma wiedzę, doświadczenie, no to tutaj moglibyśmy parę godzin nagrywać na ten temat przynajmniej. Czy każdy może zacząć w takim razie inwestować? Zacząć może każdy, w zależności, tutaj wspomniałem właśnie trochę tych różnych modeli, tak, bo zacząć można nawet bez wielkiego kapitału, inwestując swój czas, na przykład inwestując w podnajem, gdzie nawet już parę tysięcy złotych jest nam w stanie wygenerować dodatnie przepływy finansowe, jeżeli oczywiście wiemy, jak przygotowywać mieszkania, jak je dzielić i jak później nimi zarządzać tak, żeby nie wyjść na minusie, ale chociażby w kwestii, no, już budowania realnego portfela dla siebie nieruchomości, no to możemy wykorzystać tak zwaną dźwignię, czyli prosto mówiąc kredyt hipoteczny, tak? Czyli mając już odłożone na przykład 20-30 tysięcy, w zależności od tego, na jakim rynku inwestujemy, mamy tak zwany wkład własny, którym możemy się posłużyć i wykorzystać naszą zdolność kredytową po to, żeby kupić na przykład pierwszą wymarzoną kawalerkę, którą wynajmiemy i będzie nam generowała później dodatnie przepływy z najmu. No tak, ale co nam do tego będzie potrzebne? Bo no, kupić kawalerkę na kredyt czy za gotówkę, jeśli mamy odłożoną, to nie problem. Natomiast później zrobić tak, żeby na tym zarabiać i nie mieć problemów na przykład z najemcami, to już inna kwestia. A tu już kolejny bardzo ważny temat poruszyłeś, tak? No bo nie sztuką jest zakupić, tak? Bo wiadomo, wydać pieniądze jest łatwo, tak? Gorzej te pieniądze zaprzęgnąć do dobrej pracy, tak? Bo oczywiście jak już znajdziemy odpowiednią nieruchomość, tak? Jeżeli no, sami wiemy, super, tak? Ale dobrze jest wesprzeć się osobą, która taką wiedzę posiada lub obsługuje na przykład inwestorów, tak jak ja jako opiekun inwestora na rynku nieruchomości prowadzę takie inwestycje od A do Z dla inwestorów, czyli wybieram często dla nich nieruchomość, mam od nich pełnomocnictwo, kupuję tę nieruchomość w ich imieniu, a co najważniejsze, dalej zajmuję się całym procesem, na przykład przygotowania tej nieruchomości, czyli kapitalnego jej remontu zwykle, tak, bo czasami się śmieję, wrzucamy granat, tak zwany sewzgilem kupujemy i robimy z tego piękną perełkę później, tak, bo nie zawsze to, co to jest jedna z rzeczy, które powtarzam inwestorom, z którym współpracuję, czy to są często osoby indywidualne, tak? Bo nie trzeba być nie wiadomo jak wielkim inwestorem, żeby zacząć przygotować się z nieruchomościami. Tak? To często są osoby fizyczne, które pracują na etacie, mają jakieś działalności i zaczynając taką przygodę, właśnie kupujemy na przykład pierwszą kawalerkę, którą remontujemy, przygotowujemy, wyposażamy, doposażamy, a potem zajmujemy się całym procesem weryfikacji najemców. Bo to jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o zarabianie na najmie, czyli znalezienie odpowiedniego najemcy, który będzie no, przynajmniej po tej weryfikacji stwarzał większe prawdopodobieństwo tego, że będzie wypłacalny i będzie nam te środki przelewał, tak, za najem. Czyli tutaj kwestia tego, czy raz ma stałe zatrudnienie, tak, czyli od umowy chociażby o pracę, no bo umowa zlecenie, wiadomo, kwestia wypowiedzeń, innych rzeczy, to może, to też o tym możemy godzinami rozmawiać, od kwestii na przykład no, student. Student też może być fantastycznym najemcą i często jest, tak, no, ale wiadomo, on zwykle nie ma dochodów i wtedy potrzebny jest na przykład rodzic, który może być poręczycielem takiego studenta, tak, i zabezpieczy właśnie nam te przepływy związane z czynszem, który dany najemca musi opłacić. No i wiele, wiele innych tematów, które trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, chociażby baza, dobra umowa najmu, tak? No bo wiele osób popełnia no, taki kardynalny błąd, ściągając umowę najmu z internetu, podpisując ją właśnie z byle kim, no jeszcze najlepiej nie weźmie kaucji albo rozłoży ją na raty i często kończy się na jakimś mikroprzelewie albo jednomiesięcznym przelewie, no i o kolejnych płatnościach możemy zapomnieć. Niestety żyjemy w kraju, w którym ustawa o ochronie lokatorów no, zdecydowanie większe te prawa nadaje właśnie
naszemu najemcy niż właścicielowi, dlatego odpowiednie zapisy w umowie są konieczne oraz ta weryfikacja, podejście od strony psychologii, tak, rozmowy, tak, żeby pewne ryzyka zminimalizować, no i ograniczyć po prostu w kontekście dalszych działań potencjalnego. Jeżeli widzimy ktoś, że na przykład, no nie wiem, pyta nas, taka czerwona lampka powinna się zapalić, jeżeli ktoś pyta, czy może na przykład kaucję rozłożyć na raty, tak? No to automatycznie wiemy, no, że to chyba nie jest najemca, który, z którym powinniśmy w ogóle rozmawiać, tak? I wiele, wiele innych rzeczy, tak? Od sprawdzenia Facebooka takiej osoby, tak? Czy to jest na przykład imprezowicz, nałogi, inne rzeczy, no to wychodzi często podczas rozmowy, przez odpowiednio zadane pytanie lub zdjęcia, które umieszcza w tle, czy ciekawe opisy typu szlachta nie pracuje, tak, i tym podobne, tak, to powinna nam się zapalać już czerwona lampka. Więc no, dobrze, można oczywiście robić to samemu, szczególnie jeżeli mówimy o nieruchomościach niewielkich typu właśnie kawalerka. Jeżeli idziemy już gdzieś w budowanie większego portfela, ciężko mówić jest o tym, że można zajmować się tym samemu. Jednak no, to jest praca, tak? Wielu ludziom wydaje się, a wynajmę, zapominam, tak? Jednak najem nieruchomości wiąże się często też z różnymi awariami, kwestią no, chociażby wynajęcia, tak? To jest często kilka wizyt, nie mówię już o ogłoszeniach, promocji, odbieraniu telefonów, tak? Ludzie bardzo często nie liczą swojego czasu, tak? Którego no, nie przekładają właśnie na złotówki, no i okazuje się, że poświęcają na to dziesiątki godzin, już nie mówię później o jeżdżeniu, jakichś naprawiach, tego typu rzeczach, tak? Jeżeli mamy właśnie firmę, która profesjonalnie zajmuje się taką weryfikacją, później opieką, możemy mieć to zupełnie bezobsługowe i jedyne co robimy, to tak naprawdę wchodzimy na konto 15 i patrzymy, jak przelew za poprzedni miesiąc nam schodzi. Firma taka opłaca czynsz, media, więc nie mamy zaległości, ewentualnie zajmuje się miękką windykacją też najemcy, jeżeli są jakieś opóźnienia, lub pomaga w tym, żeby znaleźć zastępstwo dla takiej osoby lub nowego najemcę. No na właśnie. Bo ja wiesz, ja mogę długo gadać, tak? Więc czasami musisz mi też zastopować się. Dobrze. No bo właśnie, bo chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, że jeśli ty obsługujesz klientów, to ty się wszystkim zajmujesz. No w mojej książce na przykład napisaliśmy o tobie tak. Ponad 90% moich klientów nigdy nie widziało swoich mieszkań, mają do mnie pełne zaufanie i wiedzą, że jedyne, co muszą zrobić, to wejść na konto i sprawdzić przelew. Jak to działa? O co chodzi? Ty kupujesz mieszkanie w imieniu kogoś i później, nie wiem, wynajmujesz je i tylko wysyłasz pieniądze za wynajem? O co chodzi? W skrócie bardzo dobrze to ująłeś, tak? Bardzo często to właśnie w ten sposób wygląda, że właśnie no, różni inwestorzy, z którymi współpracuję, zwykle pojawiają się po prostu z polecenia od innego inwestora lub od osób, które wiedzą, czym się zajmuje. I w praktyce wielokrotnie ich cała praca kończy się tak szumnie nazwane, puszczeniem przelewu, tak? Na zakup tej nieruchomości, ewentualny jej remont, przygotowanie, wykończenie, tak? Czyli całym procesem dalej, tak jak już wcześniej wspomniałem, czyli tym od A do Z, remontem, nadzorem, podziałem, aranżacją, czymkolwiek będzie tam podyktowana właśnie dana nieruchomość, tak? No bo to może być mała, większa nieruchomość, prowadzę ja, no oczywiście już też nie sam, tak? No bo doba jest ograniczona, mam zespół kilkunastu, kilkudziesięciu osób, z którymi współpracuję lub które pracują u mnie i pomagają mi na różnych etapach pracy, tak? Od ekip remontowych przez kierownika budowy, projektanta, mam świetną projektantkę Paulina, która fantastyczne nieruchomości dla mnie projektuje, aranżujemy je, przygotowujemy je wizualnie, czyli robimy tak zwany home staging, żeby one jeszcze fajnie się prezentowały na zdjęciach. No nie oszukujmy się, ludzie kupują oczami, tak? No i najważniejsze na tym rynku, który coraz bardziej się cywilizuje, jest też wyróżnienie się, tak? Czyli od dobrych opisów, przez fajne zdjęcia ściągamy zainteresowanie, a potem zajmujemy się tym, żeby dany najemca, jeżeli przejdzie naszą weryfikację, podpisał umowę i co miesiąc opłacał czynsz. To jest jeden z takich właśnie tradycyjny model, tak zwany model zarządzania, kiedy inwestor, bo zawsze u mnie nie ma jakby opcji takiej, że ktoś, nie wiem, to nie jest jego nieruchomość, tak? Mówimy o pełnej własności, czyli klient ma pełne bezpieczeństwo, jest właścicielem od początku do końca danej nieruchomości, która jest zabezpieczona księgą wieczystą. My działamy jako jego pełnomocnik, czyli w jego imieniu podpisujemy umowy,
ale zajmujemy się całą tą brudną robotą, tak? Właśnie do tego opiekun inwestora na rynku nieruchomości, bo zdejmuje z barków inwestorów te wszystkie niedogodności po drodze, a on może właśnie chociażby, nie wiem, wypoczywać na plaży w tym czasie, nie martwić się, że ktoś zadzwoni do niego, że rura mu cieknie właśnie, czy coś tam się wydarzyło. No właśnie. Tak. No właśnie, dobrze mieć kogoś takiego właśnie, kto dba o te rzeczy i to możesz być ty. Najdroższa waluta świata, zaufanie. Zaufanie, no to trochę chyba już sobie odpowiadamy, dlaczego to zaufanie, tak? No bo jednak mówimy o aktywie, no, które nie kosztuje 5 czy 10 zł, tak? Tylko zwykle no, taka kawalerka, no to jest średnio zakup na poziomie 150 tysięcy złotych, już takiej wykończonej pod klucz, tak? Czy całego kosztu. Dlatego no to trzeba, musi być to zaufanie, tak? Ja pracuję na swoim nazwisku, nie mogę pozwolić sobie, żeby gdziekolwiek była wpadka. Inwestorzy mają pełne zaufanie, tak jak wspomniałeś, większość z nich nigdy nie widziała swoich mieszkań. Niektórzy czasami dopiero przed samym aktem zdarzyło im się zobaczyć, co kupują. Czasami przecierali oczy ze zdziwienia, ale mówią, kurczę, dobrze, Marcin, ty się na tym znasz, tak? I ty nam mówisz, że będzie dobrze i jest dobrze, tak? I później no, zwykle nie kończy się na jednej nieruchomości, tylko gdzieś finalnie buduje się jakiś portfel dwóch, trzech, czterech, pięciu, czy nawet dziesięciu więcej nieruchomości, tak? Teraz no, poszliśmy nawet o krok dalej z inwestorami, bo do tej pory realizowaliśmy, no, mamy około 100 realizacji już gotowych za sobą, gdzie właśnie przygotowaliśmy takie bezobsługowe mieszkania dla inwestorów w tym formacie. No ale zawsze marzyłem jako lokalny patriota, który ściąga tych inwestorów do Łodzi, robić coś więcej, tak? Nie tylko pojedyncze mieszkania gdzieś w różnych kamienicach, budynkach, tylko mieć wpływ też na całą tkankę, czyli właśnie cała kamienica. Łódź kamienicami stoi. W zeszłym roku udało mi się taką pierwszą kamienicę kupić i wraz z inwestorami realizujemy ją, i gdzie robimy całą rewitalizację od fundamentów, przez elewację, nadbudowę, piękne zielone podwórko, pralnie, suszarnie, rowerownie, zupełnie wyższy standard. Wykańczamy oczywiście wszystkie kawalerki pod klucz dla tych inwestorów, a dalej idziemy jeszcze krok dalej, czyli ryzyko związane właśnie z ewentualnymi pustostanami biorę na siebie w ten sposób, że po skończonej rewitalizacji wszystkie mieszkania wynajmuję od inwestorów na 5 lat, no i oni już zupełnie nie muszą się martwić, czy ja wynajmę, nie wynajmę, bo po prostu ja przelewam im środki po skończonej tej rewitalizacji, no oni się cieszą znowu pełną bezobsługowością. To też niezłe ryzyko dla ciebie, ale rozumiem, że jesteś w tej branży od lat i jesteś pewny tego, co robisz. Jakbym nie był pewny, to na pewno bym tego nie robił, tak? Mam to tak poukładane, że wiem, że wiesz, może być gorszy, lepszy miesiąc, tak? Ale na pewno dowiozę wynik dla nich. No i co więcej, właśnie no, mogą liczyć na rentowności rzędu 7-8%, no, czyli to jest kilku, jak nie więcej, krotnie niż, już nie mówię o lokacie, tak? No, gdzie obecnie realnie no, mamy ujemną rentowność, tak? Przy inflacji ludzie tego nie biorą pod uwagę, tak? Te pieniądze tak naprawdę w banku gdzieś no, tracą. No więc jeżeli mogą zarabiać te 7 na przykład procent, no to jest fajna wartość, żeby przenosić te dodatkowo właśnie te ogromne plus nieruchomości. Przenoszą wartość pieniądza w czasie, tak? No bo dzisiejsze 100 zł za rok no nie będzie tymi samymi 100 zł, tylko no zdecydowanie dużo mniej będą warte, tak? Więc to jest jedna z tych elementów. Poza tym, że co miesiąc zarabiają, co roku generują na przykład 10 czy kilkanaście tysięcy złotych z takiej kawalerki, to dodatkowo w perspektywie, jakby chcieli za kilka lat ją sprzedać, mogą liczyć na to, że na pewno nie stracą, dzięki temu, że to chociażby jest taki gotowiec inwestycyjny, czyli kolejny inwestor wejdzie w ich miejsce, a że tak powiem, aprecjacja wartości tych nieruchomości dodatkowo może pozwolić im na zarobienie jeszcze na tym wzroście. Bardzo dziękuję, Marcin Matusiak był moim Państwa gościem, opiekun inwestora na rynku nieruchomości. No to co? Zapraszamy do książki, gdzie także Twoja sylwetka. Dziękuję. I odwrotnie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z kodu QR weszli właśnie pod tę rozmowę, a ja pozdrawiam Ciebie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, Tomku, bardzo. Pozdrawiam serdecznie.